Witam serdecznie, kochani, na czytaniu tygodniowym. Lecimy, zobaczmy, co też energie przynoszą dla lwów, tak? Zaraz zobaczymy, co też energetyka przynosi dla lwów na ten tydzień. Co też energia przynosi dla lwów na ten tydzień? Diabełek, sprawiedliwość, dwójka buław. I umiarkowanie. Bardzo fajny czas, słuchajcie, fajny czas, bo tutaj jest jakaś siła, działanie. Tutaj jest tak jakby szybkie dążenie, dążenie do czegoś w świecie materii, dążenie do czegoś, jeżeli chodzi o, no proszę, jeżeli chodzi o emocje, to tutaj jest stawianie na ostrzu noża czegoś, tak jakby, ale bardzo urzędowo, być może to partner, partnerka coś urzędowo stawia. Ale wy też chcecie coś przeciąć, tak? Tylko pytanie, jaką sytuację, to już Państwo podłóżcie to pod siebie, bo tak czytanie o tym, czy będziecie się rozwodzić, czy nie, czy będziecie coś zmieniać w swoim życiu urzędowo, czy coś, ale jest tutaj jakieś postanowienie, tak? Albo ono samo u Państwa wychodzi. Jeżeli chodzi o pracę, całkiem nieźle, bo tutaj są dobre decyzje, szybkie decyzje, decyzje urzędowe albo z wyroków boskich, tak? Czyli tak jakby być może los decyduje za Państwo lub osoby na stanowisku, jeżeli pracujecie, też mogą za Państwa decydować w jakiejś materii, w jakiejś dziedzinie. Ale co nie znaczy, że to Wy też jednocześnie godzicie się na te decyzje, bo te decyzje prowadzą do równowagi, do pełnej równowagi, do jakiejś radości. Mało tego, nie zabraknie osób pomocnych, jeżeli praca, jeżeli urzędy, jeżeli lekarze, ogólnie w każdej dziedzinie życia, to tak jakby w tym tygodniu, drodzy Państwo, są za Wami, tutaj ktoś Państwu pomoże, mało tego, będzie to działanie na Państwa korzyść, czyli czy za Waszą zgodą, czy jakieś sprawy sądowo-urzędowo-bytowe, one takie diabelskie, jak to się mówi, długie, które mogą się długo już ciągnąć, to w tym tygodniu wielka szansa na to, że może być zakończenie czegoś w pracy, spełnienie jakiegoś marzenia, wiadomości o tym, że jakieś marzenie się spełni, natomiast trzeba będzie tak jakby zakasać rękawów albo w bardzo krótkim czasie coś wykonać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o samotnych, no to tutaj może się zawiązać naprawdę coś, jak to się mówi, szatańskiego, niesłychanie, coś, co porwie serducha. Na tych wolnych lwów, którzy szukają, no to macie aż hierofanta, będzie zdarzenie związane z pracą, czy z jakimś urzędem, czy z jakąś sprawiedliwością, szeroko pojętą, tak? I tutaj po tym zdarzeniu możecie poznać kogoś, kto naprawdę, jak to się mówi, zawróci Państwu mocno w głowie. I jeżeli chodzi o związki, moi drodzy, to tutaj będzie, tak jak powiedziałam na samym początku, tutaj będzie tak jakby dzielenie czegoś, kończenie czegoś, ustawianie czegoś na swoim miejscu, tak? Tu jest tak jakby rezygnowanie z czegoś w związkach, ale jednocześnie tak jakby ustalanie jakichś reguł gry, reguł z jakichś zasad. Będziecie coś tworzyć tutaj, być może będą to wspólne jakieś sprawy, być może załatwianie jakichś spraw razem, podpisywanie czegoś w urzędach jednocześnie, tu są spadki, no to są przeróżne rzeczy, ale drodzy Państwo, pokazuje mi się, że dla Was jest to z wielką korzyścią. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to widzę to jakąś rekonwalescencję, ale nie widzę niczego złego. Widzę lekarza, widzę, że jest, niektóre z Was są po zabiegach, tak? Niektórzy są po zabiegach, tutaj coś się przerzuciło, bo tutaj są jakieś przerzutowe rzeczy. Ale tak jakby jest jednocześnie, jest wejście w równowagę, jest tutaj decyzyjność, jest spełnienie jakiegoś marzenia, natomiast tak jakby jest też coś takiego, że macie Państwo bardzo mocno zadbać o hormony, bo tutaj w tych hormonach jest gdzieś diabeł pogrzebany, więc na to zwracamy uwagę i na równowagę wodną w organizmie, czyli na to trzeba zwrócić bardzo mocno uwagę. Coś z ręką również związane, no tutaj chociaż jest diabeł, jak jest diabeł, no to mamy tutaj krew, ale mamy jakieś nagłe zapalenia, jakieś nagłe przeziębienia, coś tutaj się zadziewa, lub jak to się mówi, wyskok ciśnienia, tak, czyli jakieś nadciśnienie też może towarzyszyć, także tak to widzę, ale bardzo ogólnie fajny tydzień, tydzień, który nie krzywdzi Państwa, a jednocześnie tak jakby tutaj od spraw urzędowych, takich sądowo-bytowych jest na Państwa korzyść, działa dla Was, także tak to widzę, drogie lewki, pozdrawiam serdecznie. Zobaczmy, co dla Panny przygotowały karty na ten tydzień.
denarów, szóstka buław, rycerz denarów, słoneczko. Słoneczko. No, w świecie materii super, bym powiedziała. Wiadomości od partnera, partnerki, wspólnika, wspólniczki. Tutaj jakieś słoneczko, tu jakieś pieniądze, tutaj przypływ jakiegoś pieniążka, rozmowa o pieniążkach, dobra praca, dostajecie pracę, otrzymujecie pracę, możecie otrzymać podwyżkę, otrzymać gratyfikację, ale otrzymujecie dobrą wiadomość odnośnie waszej pracy. Tu jest jakaś transformacja, ale wy jesteście skupione, panny, bardzo, ale to bardzo mocno jesteście skupione na pracy, aż wręcz bym powiedziała, że nie macie chęci, bo tutaj są tak, przychodzą propozycje, tu przychodzą jakieś rozmowy, tutaj jest nadmiar obowiązku, nadmiar pracy, wy w tym zwyciężacie, wy w tym jesteście, ale kochani, pokazuje mi się, że na koniec aż jest wieża, że dosłownie przez tą pracę możecie mieć problemy zdrowotne, uważajcie, bo tu jest pokazane, że słoneczko świeci, ale przepracowywać się to nie ma co. Tym bardziej, że tu się pokazują nerwobóle. Tu trzeba zwrócić uwagę na zdrówko, a nie na pracę, bo tu się pokazuje, że przez pracę musicie odpocząć i być może iść na czystą drogę. Być może będą panny, które tak jakby rzucają wszystko od samego początku, albo jesteście bez pracy. Pokazuje mi się, że tak jakby wiecie, że powinniście coś zacząć, ale że to jeszcze nie jest ten tydzień. I powiem tak, być może wcale nie jest to ten tydzień, bo tu się pokazuje, że macie go przejść odnośnie pracy, odnośnie tego, co macie zrobić. Być może macie zrobić coś w domu. Bardzo dużo jest do roboty związanej, być może opłaty, być może roczne opłaty. No coś tutaj przychodzi, ale przychodzi też jakiś mały, duży podarunek do Państwa w formie gratyfikacji, czy urzędowy, czy jest to jakaś korekta, ja bym powiedziała, nie wiem, ale coś przychodzi do Państwa, tak? Natomiast pracy, dlaczego mi się pokazało, że dom będzie ważniejszy niż praca na koniec tygodnia, coś tutaj będzie ważniejsze dla domu, bo tu, ale powiem tak, ta wieża, mimo że wyszła jako karta ostatnia przy świecie, to ten świat ją przygłusza. Mało tego, tutaj mam słoneczko też rogiem i tu mam zwycięstwo rogiem. Czyli tak jakby po jakimś okresie niepowodzeń odnośnie pracy i tak jakby nie będziesz, panno, mogła uwierzyć albo nie będziesz chciała uwierzyć w to, że te słońce, że ta rady, że ten sukces, że te powodzenie, że ono ci się należy i że ono jest. I tak jakby sama będziesz sam sabotować to, że trzeba, to nie może tak być, tak wewnętrznie. Powiem tak, nie rób tego, mój drogi, moja droga, bo tu się pokazuje, że możesz faktycznie sabotować samego siebie, same swoje dobro, bo macie rycerz, macie tak, król denarów, szóstka była, rycerz denarów i słoneczko i tutaj macie czystą drogę do działania, obronicie się w czymś, mało tego, coś w domu się wydarza, tak, bo tu się pokazuje, że coś w domu się wydarza, być może tak jakby będzie ten dom ważniejszy, relacje w domu będą ważniejsze niż wasza praca, ale tak jakby nie możecie dać sobie jednocześnie, żeby ktoś coś tutaj pokrzyżował, bo tu się pokazuje, że też ktoś może wpływać na pannę, na to, co panna robi, przyglądać się temu, ale nie do końca być temu przychylny, więc zwróćcie, kochani, na to uwagę. Dla samotnych zielone światełko, z tego może być coś pięknego, nie? Dla osób poznanych w tym tygodniu coś pięknego może się, mało tego, możecie stworzyć z tego tytułu dom, rodzinę. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj będzie jakaś transformacja, tutaj będzie coś otrzymanego ze świata, wielka propozycja być może, słuchajcie, to może być propozycja życia, no coś wielkiego może być, tak, dla Państwa tutaj, ale coś wielkiego. Natomiast tak jakby widzę, że jeżeli chodzi o związki, to tutaj może być, że ktoś tutaj, partner, partnerka nie do końca to widzi, tak jakby nie widzi w tym szansy, tylko widzi jakieś zagrożenie i tutaj trzeba będzie bardzo mocno porozmawiać, ale myślę, że i tak się Państwu uda, bo wchodzicie na czystą drogę, na nową szansę dla domu, na nową szansę dla miłości, na nową szansę w zarabianiu, więc moi drodzy, do dzieła. Jeżeli chodzi o zdrówko, to tutaj jest gaga, tutaj są jakieś drętwienia, tu jest jakiś nagły, jakiś tam coś się zadziewa, tak, tutaj jest tak jakby zburzenie, ale tutaj jednocześnie jest gaga, tu są prądy, czyli tu są nerwy, uważamy jak śpimy, układamy sobie podusie i co tylko, bo tutaj są przez cały tydzień jakieś nerwobóle, mrowienia, nerwobóle
i na to zwracamy najbardziej, kochani, uwagę. Może boleć głowa, a poza tym to myślę, że transformujecie ku dobremu. Może być, mogą być też zawroty głowy, bo mamy głupce, ale po coś idziecie. W tym tygodniu po coś startujecie całkowicie nowego dla siebie. Pozdrawiam, drogie panienki, panienki, serdecznie. Lecimy wagę. Zobaczmy, co dla naszych wag. Wieża, król denarów i piątka mieczy. Podobnie, ale się stasowały. Oj, coś będziecie tutaj, coś wy tutaj w pierwsza połowa tygodnia czyszcząca, drogie magii, czyszcząca, czyszcząca, zakańczająca pewne energetyki, takie jest jakieś znużenie, znudzenie, jakieś pąsy, dąsy partnerów, partnerek. Jeżeli chodzi o, tutaj jest jakieś czyszczenie, wago, zaczekaj, naprawdę zaczekaj, powstrzymaj się, zacznij działać w drugiej połowie tygodnia, mało tego, zacznij od wiadomości, od przesyłu wiadomości, a nie niszcz czegoś, bo tu się pokazuje, że waga w pierwszej połowie tygodnia jest gotowa na jakąś destrukcję, żeby coś zrobić, zadziałać. Albo tak jakby, bo nie może tak jakby jesteście, dosłownie macie trójkę mieczy, wieżę i czwórkę kielichów i jeszcze świat z boku. I tutaj jest takie, dosłownie jest takie pokazane, to ja ci pokażę, to ja ci dam, to ty zobaczysz, co to znaczy. Ja ci tutaj pokażę, to jest taka uszczypliwość, powiem tak, nie rób tak wagą, bo tak jakby nie zniszczysz swojego oponenta, a zrobisz wielką krzywdę sobie, mało tego, to co się spotyka, to co się zadzieje, to co będzie się działo, będzie miało przerzut na twoje, myślę, że bo tutaj są hormony, bardzo mocno się pokazuje, że na twój układ rozrodczy, czyli rzuca się te wszystkie, czyli emocje, jakieś zdarzenia, działania rzucają się, będą miały wpływ na twój układ rozrodczy. Zwróć na to, kochany, moja droga, mój drogi, uwagę, tak, bo tu się pokazuje, że nie działajcie. Powiem tak, w pierwszej połowie tygodnia zachowujcie tak jakby zimną krew. Co by się nie działo, co by się miało nie zadziać, że mielibyście czegoś dosyć pokoju, kartkę, że coś się tak jakby, ktoś czegoś nie widzi, ktoś jest, jak to się mówi, tępy dosłownie do bólu, że nie rozumie pewnych rzeczy, to zostawcie to, bo tu się pokazuje, że środa po południu odkrywa się, tu jest coś nowego, tutaj wchodzicie, zakańczacie jakąś energetykę walki, być może partner, nadal partnerka będą od was odsunięci, jak to się mówi, ale wy zadziałajcie dopiero w drugiej połowie tygodnia, bo pierwsza połowa tygodnia nie sprzyja państwu absolutnie w żadnej mierze. Tutaj jest, jeżeli coś zrobicie, to pogrzebiecie coś z niekorzyścią dla siebie, jeżeli zadziałacie, to z niekorzyścią dla siebie i tak jakby, dlaczego? Dlatego, że nie widzicie pewnych rzeczy, nie widzicie, że coś mogłoby funkcjonować, działać, to jeszcze nie jest ten czas, a państwo już jesteście tak znużeni, znudzeni, że postanawiacie coś zadziałać. Owszem, możecie postanowić, ale tak jakby nie prześpijcie się do tej środy przynajmniej, jak to się mówi, po południu, tak, i dajcie sobie ten czas, bo wydaje mi się, że później w drugiej połowie tygodnia spojrzycie na coś, kochani, zupełnie inaczej, z innej perspektywy. Mało tego, dla samotnych tutaj możecie w drugiej połowie tygodnia kogoś poznać. Dosłownie ktoś zastępuje, to jest tak jakby serce pęknięte, serce sklejone, zajęte, tak? Dosłownie można kogoś tutaj poznać i też z trygonu powietrza, bo najbardziej mi się tutaj rzuca. Natomiast jeżeli chodzi o pary, moi drodzy, no to tutaj też mogą być sytuacje, gdzie będziecie coś stawiali na ostrzu noża, ale zaczekajcie z tym, zaczekajcie, a później druga połowa tygodnia, partner, partnerka coś zakańcza, zaczyna być komunikacja między wami. Los, powiem tak, los tutaj jest przewrotny, mamy hierofanta na plecach, tak, czyli tak jakby pewnych sytuacji, żeście państwo nie dokonali, nie zrobiliście pewnych rzeczy, nie jesteście na właściwych ścieżkach i tutaj ten hierofant
Chirofat, ten los to jest coś, co ma się wydarzyć, coś, co ma się zadziać, będzie Państwa pchał do jakiejś sytuacji. Ja myślę, że wiecie, o co chodzi, bo tu jest tak jakby on pcha do zakończenia czegoś, do zakończenia, do powiedzenia nie, do stworzenia czegoś na nowo, być może w zdrówku, być może w miłości, być może w pracy. Nie wiem, drodzy Państwo, bo to jest nasze, to są nasze głosy wewnętrzne, że coś mieliśmy zrobić wcześniej, że mieliśmy na coś chęć i ochotę, coś, były jakieś myśli, że ciągnęło nas, ale odeszliśmy od tego. I to jest to, co będzie teraz takie kopniaczki Państwu wysyłało, żebyście poszli jednak w tą swoją właściwą stronę. Jeżeli chodzi o pracę, to w tym tygodniu ja bym powiedziała, że też za bardzo nie ma co się odzywać. Nie będzie wielkiego wow w tej pracy, ale jednocześnie myślę, że druga połowa przyniesie lepsze samopoczucie, lepszą, tak jakby myślę, że lepsze zrozumienie i tutaj lepsze konwersacje, bo chociaż tutaj się pokazuje, że tak jakby coś sobie wywalczycie, albo jeżeli macie oddanego szefa, szefową, tak jeżeli u kogoś pracujecie, to ktoś zawalczy o was i ta komunikacja będzie tak jakby w drugiej połowie tygodnia, ona będzie wznowiona, czyli tak jakby ta pierwsza połowa tygodnia średnio dla Państwa. Powiem tak, nie wyjeżdżamy, drogie wagi, jeżeli dla tych, które nie muszą gdzieś wyjeżdżać, a planowały jakieś dalsze wyjazdy, to może pierwsza połowa tygodnia niekoniecznie na do tego wskazana, aczkolwiek, no ale to zależy oczywiście od Państwa. Jeżeli chodzi o zdrówko, to mamy tutaj hormony, mamy płuca, mamy tutaj gardziołko, ale jednocześnie też jakoś zgaga i kręgosłup piersiowy bardzo mocno dokuczający od niego gdzieś tam te prądy na ramiona i nawet wręcz na nogi idą. Także tak to, kochani, widzę. Pozdrawiam serdecznie. I zobaczmy, co dla naszych skorpionów na ten tydzień przygotowały energię. Księżyc, as mieczy, dziewiątka kielichów, słoneczko. No to tak idziecie fajnie, tydzień się rozwija. Idę z emocji, o czymś myślę, coś plastycznie robię, tworzę plastyczne myśli, później zaczynam je tworzyć, ciąć, wprowadzać w życie, zaczynam się cieszyć i mam zbiór, tak, czyli sobota, niedziela, mam jakiś zbiór. Jeżeli chodzi o relacje, to ja bym powiedziała, że dla tych, którzy są samotni, to raczej będzie taka introspekcja, dokończenie jakiegoś dzieła, tak, dokończenie jakiegoś dzieła, postawienie na siebie. Jeżeli chodzi o związki, to myślę, że tutaj jest całkiem nieźle, kochani. Jeżeli chodzi o związki, to nieźle. To nie jest źle, nie jest do końca najgorzej, ale to od was to wy będziecie wiedli prym, jeżeli chodzi o związki. Dobra, ale jeżeli chodzi o pracę, pokazuje mi się, że w pierwszej połowie tygodnia znajdziecie źródło, odkryjecie źródło kłamstwa, bo to jest bardzo ważne w waszej pracy. Tu mi się pokazuje, że coś odkryjecie, ale postanowicie to ulepić na swoje, to jest tak jakby skorpion postanowił to ulepić na swoją korzyść, tak to przełożyć, żeby z tego wyciągnąć, wycisnąć jak najwięcej dla siebie. I pokazuje mi się, że jeżeli, drogi skorpionie, przeanalizujesz to, co usłyszysz, przeanalizujesz to, co ma być zrobione, to wydaje mi się, że w drugiej połowie tygodnia coś zbierzesz. Mało tego, będziesz zawalczysz o coś lub zakończysz jakiś pierwszy etap swojej pracy. Mało tego, myślę, że wiele skorpionów pokusi się o zadziałanie tak jakby na granicy prawa, bo to jest pokazane, że coś będę robić, ale tak jakby tak bardzo mi na czymś zależy, że zadziałam tutaj na granicy prawa. I czy zadziałasz? Zadziałasz. Jak najbardziej tak, bo tu jest pokazane, że będzie do tego sposobność. Macie tutaj Państwo, nie, tak jakby i słońce, i dziewiątkę kielichów, macie tutaj dziewiątkę denarów, więc tak jakby wy po to pójdziecie. Mało tego, tak jakby jesteście nastawieni na jakiś sukces, nie pozwolicie sobie go zatrzymać. Jeżeli ktoś w jakiś sposób kantuje, tak podejdziecie do danej osoby, że tak jakby nie mógł, że ktoś nie będzie mógł się z czegoś wycofać. Powiem tak,
Mistrzostwo Świata, jeżeli chodzi o kamuflaż w działaniu, bo to jest pokazane, że wiecie, że ktoś próbuje was oszukać, ale wy tak ulepicie w jakiś sposób te myśli, one będą tak plastyczne, tak jakby tak zadziałacie na osoby, w szczególności na lwa, w szczególności na bliźniaka, w szczególności tutaj na byka, że coś tutaj lub na drugiego skorpiona, na cały trygon wody, ale jest pokazane, że tak ulepicie, że z tego tytułu jeszcze dużo zarobicie. Dlaczego? Dlatego, że nie pozwolicie sobie, bo tutaj jest tak jakby wasze ego nie pozwoliło na coś, na sytuację, która miała miejsce jakieś 10, około 20 miesięcy temu, bo to jest tak jakby postara sytuacja i ktoś próbuje coś zrobić, ale wy już jesteście bardzo mądrzy, bo to jest wyciągnięcie jakichś wniosków. Dobrze, jeżeli chodzi o samotnych, nie sądzę, żebyście się tutaj mocno kochali, aczkolwiek w drugiej połowie tygodnia jest szansa na poznanie kogoś. Kogoś, kto jest osobą samowystarczalną, nie do końca tutaj płeć przeciwna odgrywa największą rolę w życiu tej osoby, ale z tego może być przyjaźń, może się zawiązać jakaś fajna relacja, coś nowego państwa razem czeka. Jeżeli chodzi o związki, to bym powiedziała tak, nie wchodzimy w interakcje z partnerami, z partnerkami do wtorku wieczorem, dosłownie, bo tu jest tak jakby dziesiątka mieczy, jas mieczy i tutaj się dziać może, oj dziać niesłychanie mocno, mogą być tu wichury, tajfuny i tak dalej, moi drodzy, więc do wtorku po prostu schodzimy sobie z drądek i dajemy sobie buziaka, jak tu się mówi na dzień dobry, co słychać, jesteś głodny, jesteś, co tam kochanie było i koniec, kropka, nie wchodzimy w głębokie dysputy. Druga połowa tygodnia, już od wtorku po południu, sprzyja państwu do samego końca tygodnia. Zakańczacie jakieś walki, mało tego, jest jakiś wspólny plan, jakiś wspólny cel, wspólny plan do wykorzystania i mało tego, myślę, że coś wdrożycie, bo będziecie rozmawiać, pokazuje mi się, że w drugiej połowie tygodnia będziecie państwo rozmawiać o jakimś wspólnym projekcie i ten projekt ma szansę właśnie na wdrożenie, na spisanie tego losu na nowo. Przepiękne karty, moi drodzy. Jeżeli chodzi o zdrówko, uważamy w drodze na psujące się samochody, dosłownie na jakieś sytuacje, na jakieś akcje, na jakieś skaleczenia tutaj, bo one się najbardziej pokazują i pokazują mi się bardzo mocno naderwane jakieś ścięgna, mięśnie i mocne nerwobóle, czyli na to zwracamy uwagę w tym tygodniu, kochani. Pozdrawiam serdecznie, poza tym macie, powiem tak, coś ulepicie, coś zmienicie, ale zmienicie to na swoją modłę i będziecie z tego zadowoleni, bo macie słońce i dziewiątkę kielichów i dziewiątkę denarów, więc to słońce jest bardzo mocno kryte. To jest wasz tydzień. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Buziaczki, hejpa.